10 wojen, które nigdy nie zostały wypowiedziane, a jednak się odbyły. Oczywiście mówię tutaj o wojnach hybrydowych. Wojna hybrydowa to jest wojna niekonwencjonalna, nieregularna, ewentualnie cybernetyczna, terrorystyczna albo wykorzystująca przestępczość. W każdym razie taka wojna zazwyczaj nie jest oficjalnie wypowiedziana. Jej charakter ma pozwolić agresorowi na całkowite lub częściowe uniknięcie za nią odpowiedzialności. Po prostu państwa prowadzą działania wojenne, jednakże robią to nieoficjalnie i bez odpowiednich dokumentów. Chińska polityka cybernetyczna. Chiny są drugą co do wielkości gospodarką na świecie, jak i państwem z bronią nuklearną, z drugim co do wielkości budżetem obronnym na świecie. Chińskie operacje informacyjne i działania informacyjne obejmują koncepcję wojny w sieci. Kraje zachodnie od dawna oskarżają Chiny o agresywne szpiegostwo i podczas gdy śledztwa ujawniły różne ataki na korporacje i infrastrukturalne systemy komputerowe, które powstały w Chinach, nie można ustalić na 100%, czy ataki te wychodzą z inicjatywy chińskiego rządu, czy też z inicjatywy chińskich przedsiębiorców. Chiny zaprzeczyły oczywiście oskarżeniom o cyberwojnę i z kolei oskarżyły Stany Zjednoczone o angażowanie się w wojnę cybernetyczną przeciwko Chinom. Oczywiście rząd USA zaprzecza. Wojna między USA a Chinami, ta właśnie cybernetyczna, to jest wojna hybrydowa, wojna niewypowiedziana, która cały czas się toczy na tej płaszczyźnie elektronicznej. Kryzys irański. Kryzys polityczny na tle gospodarczym pomiędzy Iranem a NATO rozpoczął się w listopadzie 2011 roku w związku z zaawansowaniem irańskiego programu jądrowego oraz groźbą zablokowania przez Iran ciśniny Ormuz. Po nałożeniu sankcji na przełomie listopada i grudnia 2011 roku doszło do zaostrzenia stosunków między Iranem a USA. 28 grudnia wojsko irańskie rozpoczęło przegrupowania i zapowiedziało, iż jest gotowe do zamknięcia ciśniny Ormuz. W styczniu doszło do dalszej eskalacji konfliktu w związku z irańskimi roszczeniami terytorialnymi i dalszym zbrojeniem. Sytuacja narastała i się rozwijała. Między innymi jeden z kulminacyjnych punktów tego konfliktu mogliśmy obserwować na początku 2020 roku. I zobaczcie, były bombardowania, były ataki, dochodziło tam do starć militarnych, a jednak wojna oficjalnie nie została wypowiedziana z żadnej ze stron. Wojna izraelsko-arabska. Wszystko zaczęło się od rozbioru Izraela, który nie był umotywowany żadnymi dokumentami. Otóż zaraz po II wojnie światowej ONZ podzieliło tereny Palestyny na dwie części. Jedną przyznali Żydom, drugą Arabom, tak aby każdy mógł żyć spokojnie i żeby tam się nie mieszali. Oczywiście Arabom nie podobała się obecność Żydów na terenach Bliskiego Wschodu. Stąd 24 kwietnia 1950 roku Jordania dokonała formalnej aneksji Samarii i Judei, które jako zachodni brzeg Jordanu zostały włączone do Królestwa Jordanii. W kilka miesięcy później egipscy żołnierze zajęli dwie wyspy w ciśninie tirańskiej u wejścia do Zatoki Akaba na Morzu Czerwonym. W ten sposób Egipcjanie przejęli całkowitą kontrolę nad żeglugą morską w ciśninie tirańskiej, przez którą od tego momentu nie mogły przepływać statki płynące do portu Eilat z towarami dla Izraela. Pod koniec 1950 roku pojawił się zupełnie nowy, poważny problem dla Izraela. Liga Państw Arabskich utworzyła i udzieliła wsparcia oddziałom arabskich fedainów, czyli tak naprawdę terrorystów. Państwa arabskie bardzo powoli, skrupulatnie dokonywały rozbioru państwa Izrael i to też była wojna hybrydowa. Fakt faktem, Izrael się obronił i jeszcze w ramach kontrataku przejął sporą część ziem arabskich, ale była to wojna hybrydowa, tak jak wspomniałem. Kryzys migracyjny w Europie przez wielu określany jako wojna hybrydowa. Otóż kryzys migracyjny to jest toczący się na początku XXI wieku w Europie kryzys spowodowany masowym przybywaniem uchodźców i imigrantów na ten kontynent. Jest to największe tego typu zjawisko od czasów II wojny światowej. Za początek kryzysu uznaje się 2015 rok, ale już wcześniej wzrastała liczba imigrantów i uchodźców przybywających do Europy. Otóż problemem są tutaj oczywiście działania terrorystyczne niektórych imigrantów. Mimo że oficjalnie państwo islamskie nie wiem, jest uznawane na arenie międzynarodowej i nigdy nie było, to jego przedstawiciele oficjalnie rozpoczęli konflikt zbrojny z państwami Europy.
i było to działanie przestępcze, jednakże gdyby doszło do sytuacji, w której do takich kroków posunąłby się rząd jakiegoś państwa, na przykład rząd Afganistanu posunął się do czegoś takiego 11 września 2001 roku, wybuchłaby oficjalna wojna. Teraz jest to tylko wojna hybrydowa. Od razu wyjaśniam, tak, w 2001 roku na World Trade Center zaatakował rząd afgański, ponieważ niby był jakiś tam oficjalny rząd proamerykański w Afganistanie, tak naprawdę Afganistanem rządził ten drugi rząd, talibski. Bardzo szczegółowo wyjaśniam to na kanale Światowa Historia, tam chyba 4 odcinki na ten temat powstały, także zapraszam. Swoją drogą, jak lubicie tematy wojen, rozwoju militarnego i tak dalej, polecam wam grę MMO Tyrn. Jest to darmowa gra, dostępna w internecie, w której fajnie połączono turowy system walki z grą fabularną. Jak ktoś z was grał w Heroesy, to na pewno się spodoba. Rosyjska agresja militarna na Ukrainę. Zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej w postaci wojny hybrydowej, rozpoczętej w lutym 2014 roku. Elementy rosyjskiej zbrojnej agresji wobec Ukrainy to interwencja militarna Rosji na Krymie i jego aneksja oraz wojna w Donbasie. W wyniku reakcji Rosji na zmiany polityczne na Ukrainie, przeprowadzone po masowych protestach przeciwko niepodpisaniu umowy jednoczącej z Unią Europejską przez ówczesnego prezydenta Ukrainy z prorosyjskiej partii regionów, zaczęły się separatystyczne wystąpienia na południowo-wschodniej Ukrainie, będące początkiem rosyjskiej wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko Ukrainie. Po Czarnym Czwartku, kiedy na ulicach Kijowa zginęło od kul snajperów około 70 protestujących, prezydent Janukowycz postanowił uciec z kraju. Po powstaniu nowego rządu Federacja Rosyjska przeprowadziła interwencję militarną. Druga wojna libańska. Konflikt między państwem Izrael a arabską szyicką organizacją Hezbollah, mającą swoje bazę w południowym Libanie, toczony od 12 lipca do 14 sierpnia 2006 roku. Ten trwający 33 dni konflikt znany jest w Libanie jako wojna lipcowa, a w Izraelu nazywany jest drugą wojną libańską. W związku z tym, że my jesteśmy proizraelscy i Izrael jest naszym sojusznikiem, to nazywamy tę wojnę drugą wojną libańską. Gdybyśmy byli na przykład, nie wiem, państwem komunistycznym albo prorosyjskim, wtedy byłaby dla nas wojna lipcowa. Wojna rozpoczęła się 12 lipca 2006 roku i trwała do wejścia w życie zawieszenia broni wprowadzonego dzięki działaniom ONZ-u rankiem 14 sierpnia 2006 roku. Dlaczego jest to wojna hybrydowa, jak do niej doszło? Wojna oczywiście nie została nigdy wypowiedziana, a zaczęło się od uprowadzenia izraelskich żołnierzy przez arabskich terrorystów. Gdy ci nie chcieli ich uwolnić, Izrael przystąpił do interwencji. Wojna polsko-bolszewicka. Pomiędzy odradzającą się po 123 latach niewoli niepodległą Polską a Rosją nie istniała żadna uznawana przez stronę granica państwa. Rząd bolszewicki w Rosji nie był uznawany na arenie międzynarodowej, zaś kwestią sporną pozostawał status terytoriów położonych pomiędzy zwartym etnicznym obszarem polskim a obszarem rosyjskim. Chodziło oczywiście o tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. W konsekwencji starcia pomiędzy Polską a Rosją o wzajemne granice i sposób zorganizowania politycznego ziem pomiędzy wschodnią granicą a granicą Rzeczypospolitej Obojga Narodów sprzed rozbiorów były nieuniknione, ponieważ niemiecka armia okupacyjna, stanowiąca bufor bezpieczeństwa na tych terytoriach pomiędzy siłami polskimi a bolszewickimi, wycofała się w 1918 roku. Krótko mówiąc, nie było granicy. Polacy mieli prawo bronić tych terenów, zaś Rosjanie mieli prawo je zaatakować. Z tego względu ta wojna nigdy nie została wypowiedziana, była to wojna hybrydowa o ustalenie granicy. Do tych ziem mieliśmy prawo zarówno my, jak i Rosjanie. W związku z tym, że wygraliśmy, to prawo do tych ziem przypadło nam całkiem legalnie i całkiem uczciwie. Oczywiście mówił tutaj tylko o tym konflikcie, o te ziemie, że tak powiem, litewskie, bo to, że bolszewicy sobie później ruszyli w głąb i zaatakowali Warszawę, to już nie było w porządku, choć nadal to była wojna hybrydowa, czyli wojna niewypowiedziana i niekonwencjonalna. Rewolucja nikaraguańska. Zbrojne powstanie antyrządowe z 1979 roku.
Regularną rewolucję poprzedziło morderstwo lidera pokojowej organizacji w styczniu 1978 roku. Morderstwo wywołało falę strajków i antyrządowych manifestacji oraz nasiliło akcje partyzanckie przeprowadzone przez tamtejsze bojówki. W Nikaragui rozpoczęła się wojna partyzancka. Z jednej strony były siły rządowe wspierane przez Stany Zjednoczone, z drugiej strony były właśnie komunistyczne bojówki wspierane przez rząd kubański. Dowódcą tych oddziałów był Daniel Ortega. Wojna nigdy nie wypowiedziana, ponieważ oficjalnie toczyła się wewnątrz państwa i była to wojna domowa między rządem a bojówkami, a w rzeczywistości była to wojna między Kubą a Stanami Zjednoczonymi, a tamtejsi ludzie byli jedynie marionetkami. Inwazja w Zatoce Świń. Nieudana próba inwazji kubańskich imigrantów, a w rzeczywistości agentów CIA i żołnierzy amerykańskich na południową Kubę. W 1961 roku celem operacji było utworzenie tymczasowego rządu kubańskiego, który z kolei miał się zwrócić do amerykańskiego rządu o pomoc militarną w obaleniu rządu Fidela Castro. Amerykanie nie mogli oficjalnie wypowiedzieć wojny Kubie, bo zaraz angażowałoby się ONZ i ustawiłoby Stany Zjednoczone. Z tego względu oni postanowili sobie wyszkolić armię Kubańczyków, która w rzeczywistości była armią amerykańską, a podawała się jedynie za kubańskich imigrantów chcących wrócić do domu. Wysłano ich na Kubę, aby ci wywołali wojnę. Oczywiście, gdyby udało im się obalić rząd, to by powiedzieli: pomóżcie nam Amerykanie, bo zły rząd Kuby tutaj robi nam źle. I wtedy Amerykanie by całkowicie legalnie wkroczyli na Kubę. Na szczęście nie udało im się to. Kubańczycy się obronili, zresztą w bardzo spektakularny sposób. I wojna zakończyła się bez większej ilości ofiar w cywilach. Zimna wojna, czyli największa wojna hybrydowa, jaka miała kiedykolwiek miejsce. Objęła ona cały świat. Śmiało można powiedzieć, że była to trzecia wojna światowa, jednakże miała ona charakter hybrydowy. Z tego względu nie była to oficjalna wojna, a jedynie zimna wojna, czyli wiecie, taki stan napięcia. Tak naprawdę walczyły tam Stany Zjednoczone ze Związkiem Radzieckim, ale nie walczyły bezpośrednio. Walczyły pod różnymi przykrywkami. Zobaczcie, na przykład wojna w Wietnamie. Oficjalnie walczyli tam komuniści z kapitalistami, a w rzeczywistości walczył tam Związek Radziecki za pomocą wietnamskich komunistów z Amerykanami, którzy wyręczali się wietnamskimi bojówkami kapitalistycznymi. To samo na przykład radziecka interwencja w Afganistanie. Rosjanie wkroczyli do Afganistanu, niby walczyli z talibami, ale w rzeczywistości talibowie to była armia amerykańska, która była przystosowana do tego, aby wyprzeć Związek Radziecki i utworzyć tam bazy amerykańskie. No, wojna hybrydowa, po prostu. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!